Witajcie. Dzisiaj kolejne spotkanie z lalką Prusa i z bardzo ważnym motywem, który w lalce jest poruszany. Chodzi mi o idealizm. Podobnie jak większość motywów, które pojawiają się w lalce, wymaga on bardzo szerokiego omówienia i przynajmniej trzech filmików, które pozwolą jako tako napocząć ten oto problem. Zacznijmy od początku. Mając pewne doświadczenie, wiem, że młodym ludziom sprawia niejaki problem, żeby zdefiniować w poprawny sposób słowo idealizm albo idealista. Proszę, nie mylmy słowa idealista z perfekcjonistą. Perfekcjonista to jest osoba, która chce mieć wszystko zrobione idealnie. Nas dosłownie, jak to się mówi, na zero. To znaczy, żeby nie było najmniejszej niedoróby. Tak? Perfekcjonista to jest osoba, która chce mieć 100% ze 100% możliwych zrobione. Perfekcjonista to jest osoba, która uwielbia porządek, uwielbia ład, uwielbia trzymać rękę na pulsie swojego życia i pilnować, żeby wszystko w nim było na miejscu. To jest właśnie perfekcjonista. Tak? Perfekcjonizm, no to jest praktykowanie tego. A czym jest idealizm? Kim jest idealista? Idealista jest to osoba, która wierzy w to, że świat może być lepszy dzięki temu, że będą zaszczepione w tym świecie wielkie idee, w które sam on wierzy. To znaczy, idealista poświęca swoje życie wielkim, szlachetnym ideałom, takim jak dobro, równość, sprawiedliwość, praca, miłość, uczciwość, obowiązkowość. Dodajmy tutaj wolność, dodajmy tutaj wszystko to, co nazwiemy szlachetnymi ideałami. I idealista wierzy w to, że swoją postawą, swoją nieustępliwą pracą na rzecz wcielenia tych ideałów w życie sprawi, że świat będzie doskonały albo przynajmniej lepszy na tym etapie, który wybrał sobie za dziedzinę swoich zmagań. Zawsze ilustruję to przykładem bardzo szkolnym. Wyobraźcie sobie, że macie idealistę nauczyciela matematyki. Jak będzie pracował idealista, nauczyciel matematyki i w co będzie wierzył? Otóż wchodząc do klasy humanistycznej, nauczyciel, który jest idealistą i uczy matematyki, będzie wierzył w to, że każdego z humanistów zamieni w doskonałego matematyka. Tak. Jak się będzie zachowywał idealista, który pracuje w policji? Będzie wierzył w to, że dzięki jego staraniom przestępczość, tam gdzie będzie miał na to wpływ, zostanie zminimalizowana albo zniknie w ogóle. Idealiści bardzo często są naiwni. To znaczy mają przeświadczenie, że ludzie są z gruntu dobrzy i należy im pokazać pewnego rodzaju ścieżkę prowadzącą do światła, a oni delikatnie pchnięci w tym kierunku pójdą już dalej sami. Idealiści nie przyjmują do wiadomości swojej własnej klęski, jeżeli wszystko to, w co wierzą, niestety, ale okaże się być ważne tylko i wyłącznie dla nich. I Prus pokazuje nam idealistów. Mamy tam trzy pokolenia idealistów. Najstarszy idealista to jest Ignacy Rzecki, średniego pokolenia idealista to jest Stanisław Wokulski, a najmłodszy idealista to jest młody arystokrata Julian Ochocki. I o nim dostajemy takich oto informacje. W rozdziale 11 lalki, rozdziale pod tytułem Stare marzenia i nowe znajomości, spotykamy się z Wokulskim i Ochockim. Już mniejsza o to, co jest przedmiotem ich rozmowy, bo ta rozmowa będzie dla Wokulskiego prawdziwą huśtawką emocjonalną. Radzę zajrzeć. Świetnie naprawdę Prus to rozpisał. Tam te pół tony emocjonalne są kapitalnie oddane. Ale przyjrzyjmy się temu, co mówi o sobie Ochocki.
Czym ja się nie zajmuję? Fizyką, chemią i technologią. Przecież skończyłem wydział przyrodniczy w uniwersytecie i mechaniczny w Politechnice. Zajmuję się wszystkim, czytam i pracuję od rana do nocy, ale nie robię nic. Udało mi się trochę ulepszyć mikroskop, zbudować jakiś nowy stos elektryczny, jakąś tam lampę. No, no to bardzo ważne informacje. Ochocki jest arystokratą. A czego się dowiadujemy? Skończył fizykę, chemię, technologię. Że tym się zajmuje, tak? Skończył wydział przyrodniczy i wydział mechaniczny. Jak bardzo on różni się od swoich pobratymców, czyli od innych arystokratów, którzy, jak wiemy, spędzali całe dnie robiąc zakupy, flirtując, romansując, przesiadując w salonach, śpiąc lub w inny przyjemny sposób spędzając czas. A tymczasem Ochocki się uczy. Ochocki zdobywa kolejne punkty doświadczenia, jeżeli chodzi o wiedzę. W pełni realizuje postulat pozytywistyczny, postulat mówiący o tym, że człowiek ma się rozwijać, tak? I człowiek jest istotą, która się rozwija. Ochocki rozwija się. W doskonale przyjmowanym przez pozytywistów kierunku. Ale on wcale nie czuje się spełniony. Ja? Ale cóż to znaczy? Razem nic. Kiedy pomyślę, że w 28 roku tylko tyle zrobiłem, ogarnia mnie desperacja. Mam ochotę albo porozbijać swoje laboratorium i utonąć w życiu salonowym, do którego mnie ciągną, albo trzasnąć sobie w łeb ogniwo Ochockiego, albo lampa elektryczna Ochockiego. Jakież to głupie. Rwać się gdzieś od dzieciństwa i utknąć na lampie. To okropne. Dobiegać środka życia i nie znaleźć nawet śladu drogi, po której by się iść chciało. Cóż to za rozpacz? Ochocki, jasne, on jest idealistą i on ma bardzo wielkie ambicje. Ale zauważmy, że te wielkie ambicje wcale go nie uszczęśliwiają. Odwrotnie. Wyobraźmy sobie kogoś, kto skończywszy, no na przykład liceum, wymyślił sobie, że napisze powieść równie wielką jak Lalka Prusa. A do 28 roku życia udało mu się opublikować tylko 3 opowiadania w jakichś tam czasopismach internetowych. To jak on będzie patrzył na swój sukces? No właśnie, będzie załamany, ponieważ będzie marzył wciąż o napisaniu grubego arcydzieła, a skończy na kilku opowiadaniach. Nie będzie w stanie w racjonalny, trzeźwy, obiektywny sposób ocenić swoich własnych dokonań. Czyli mamy bardzo ważną informację. Idealizm zaburza postrzeganie własnych dokonań. Ktoś inny na miejscu Ochockiego by sobie pomyślał: jest, zrobiłem tamto, siamto, wamto. Doceniajcie mnie, szanujcie mnie, podziwiajcie mnie. A Ochocki? To jest nic dla niego. Dlatego jego bardzo niespokojny umysł bardzo często daje się porwać emocjom, nie pozwala mu się zadowolić tym, co już zdobył. Ochocki jest maksymalistą, czyli chce bardzo wiele albo chce wszystkiego. Idźmy dalej. Dużo czytałem, że szczęśliwy jest człowiek, który ma wielkie aspiracje. To kłamstwo. Ja przecież mam niepowszednie pragnienia, które jednak robią mnie śmiesznym i zrażają do mnie najbliższych. No tak. Skoro najbliższymi Ochockiego są inni arystokraci, którzy uczyć się nie mają zamiaru, no to nic dziwnego, że Ochocki uchodzi w ich oczach za wariata. Ochocki przytacza nam taką oto fantastyczną anegdotę. Tu na początku czerwca, pokazując na ławkę to mówi, siedzieliśmy z kuzynką, czyli Izabelą Łęcką i panną Florentyną. Świecił jakiś księżyc, nawet jeszcze śpiewały słowiki. Byłem rozmarzony. Nagle kuzynka odzywa się. Znasz, kuzynie, astronomię? Trochę. Więc powiedz mi, jaka to gwiazda? Nie wiem, odpowiedziałem. Ale to jest pewne, że nigdy nie dostaniemy się na nią. Człowiek jest przykuty do ziemi, jak ostryga do skały. W tej chwili zbudziła się we mnie moja idea, a może czy mój obłęd. Zapomniałem o pięknej kuzynce,
a zacząłem myśleć o machinach latających. A ponieważ myśląc, muszę chodzić, więc wstałem z ławki i bez pożegnania opuściłem kuzynkę. Na drugi dzień panna Flora nazwała mnie impertynentem, czyli bezczelnym. Pan Łęcki oryginałem, czyli dziwolągiem, a kuzynka przez tydzień nie chciała ze mną rozmawiać, czyli klasyczny foch. I żebym jeszcze coś wymyślił, nic z tego. Także Ochocki jest nieco oderwany od rzeczywistości. Poszedł na randkę z Izabelą Łęcką do towarzystwa mając pannę Florentynę, znaczy Łęcka miała do towarzystwa pannę Florentynę, która odgrywała rolę przyzwoitki. I Ochocki nie mógł skoncentrować się na wdziękach pięknej kobiety, ponieważ ogarnęła go nagle pasja intelektualna. Nie powiedziawszy ani słowa, odszedł i zostawił te dwie panny, tak, zdziwione i zbulwersowane. Przejdźmy dalej. Jak Ochocki, albo co Ochocki mówi o kobietach. Kobiety, ważna rzecz. Kochałem się już zaraz, ileż to? 4, 6, ze 7 razy, tak, 7 razy. Czyli 7 razy był związany z jakąś kobietą. Mając 28 lat, 7 razy już był związany z jakąś kobietą. Zabiera to dużo czasu i napędza desperackie myśli. Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony. Ale cudownie Ochocki opowiada o miłości. Chyba nie ma krótszej definicji tego uczucia w lalce. Potem znajdujesz nową kobietę, doskonalszą od innych, a potem ona robi to samo, co mniej doskonałe. Ach, jakiś podły gatunek zwierząt te baby. Bawią się nami, choć ograniczony ich mózg nawet nie jest w stanie nas pojąć. No, prawda, że i tygrys może bawić się z człowiekiem. Podłe, ale miłe. Mniejsza o nie. A tymczasem, gdy raz opanuje człowieka idea, już go nie opuszcza i nie zdradza nigdy. A więc czym różni się kobieta od idei? Czym różnią się zwykli ludzie od pomysłu? Tym się różnią, że kobiety, ale też inni ludzie, bliscy, dalsi, rodzina, są w stanie człowieka zdradzić, obrazić, opuścić, rozczarować. A wielka idea nigdy człowieka nie opuści. Pozostanie mu wierna. Nawet jeżeli ta idea będzie powodowała, że człowiek będzie przez swoich najbliższych opuszczony, zdradzony, wyśmiany. Tak? I Ochocki zdaje sobie z tego sprawę i stoi w takim bardzo nieprzyjemnym dla niego rozkroku. Tak? Z jednej strony jest zapaleńcem, który całe życie spędziłby w laboratorium, a z drugiej strony jest wiecznie niezadowolony z tego, co już udało mu się osiągnąć i najchętniej palnąłby sobie w głowę albo rzucił to wszystko i utonął w salonowym życiu. A jaką wielką ideę planuje Ochocki? To też jest bardzo proste. On wymyślił sobie, że zbuduje machinę latającą. No, to idea leżąca dziś w duchu czasu. Inni już pracują nad nią. A wcześniej takie słowa o to mówi. Już ujarzmiliśmy wiatr, ciepło, światło, piorun. Czy więc nie sądzisz pan, że nadeszła pora nam samym wyzwolić się z oków ciężkości? Czy pan rozumie, jaki nastąpiłby przewrót na świecie po podobnym wynalazku? Nie ma fortec, armii, granic, znikną narody. Lecz za to w nadziemskich budowlach przychodzą na świat istoty podobne do aniołów lub starożytnych bogów. I Ochocki wierzy w to, że gdy ludzie zbudują samoloty, bo o tym mowa, ludzie będą doskonalsi, przede wszystkim moralnie. Czyli Ochocki naiwnie wierzy w to, że postęp technologiczny udoskonali moralnie człowieka. No to zastanówmy się teraz, czy Ochocki ma rację. Bo jeżeli pomyślimy sobie, do czego ludzie wykorzystywali samoloty w czasie I i II wojny światowej, to uzmysłowimy sobie jedną rzecz. Rozwój moralny człowieka nijak się ma do jego rozwoju technologicznego. A
a wszelkiego rodzaju wynalazki, odkrycia naukowe najszybciej powstają w czasie wojen. Tak więc Ochocki jest naiwnym idealistą, który wierzy w to, że ludzkość udoskonali się dzięki temu, że oderwie się od powierzchni Ziemi i zacznie bujać w obłokach w sposób dosłowny. Trzymajcie się. Pozdrawiam.